Człowiek, który bardzo chciał zdobywać wiedzę i zdobywał, i to we wszystkim się przejawiało, dlatego tę wiedzę czerpał nie tylko od czytając rozmaite książki, które jak wiadomo woził ze sobą w samochodzie, czytając na konferencjach episkopatu, ale chciał dowiedzieć się z życia i bardzo uważnie słuchał. Rozmowa z nim to zawsze była połączona z tym, że słuchał uważnie, co się mu przedstawiało. Byliśmy w Rzymie i to był najdłuższy czas, powiedzmy, rozmów moich bezpośrednich, osobistych z kardynałem Wojtyłą, bo kiedy przyjeżdżał do Kielc, to zawsze było całe grono biskupów zebranych, także nie było takich większych rozmów. Natomiast najwięcej rozmawiałem z Karolem Wojtyłą jako kardynałem w czasie synodu biskupów. To był prawie cały październik, kiedy była delegacja trzyosobowa wybrana przez episkopat i właśnie przewodniczył tej delegacji kardynał Wojtyła. Mieszkaliśmy w kolegium w jednym domu. Codziennie, zawsze to wspominam, we wszystkie powszednie dni, kiedy były obrady synodu w systemie rzymskim, no to wiadomo, że przed południem i po południu, bo przerwa na siestę musi być. Więc dwa razy jeździliśmy na Watykan, a to było pół godziny drogi, bo ze względu na to, że po tych ulicach rzymskich znowuż samochody nie jadą tak szybko, tylko najczęściej w korkach rozmaitych staliśmy, także mniej więcej pół godziny drogi, to dawało dwa razy przyjazd na Watykan. To w praktyce było we wszystkie powszednie dni dwie godziny z kardynałem w samochodzie. Mogliśmy wszystkie sprawy rozmaite omówić. A poza tym bardzo często kardynał, który bardzo cenił narady, bardzo często nas wtedy zwoływał na wieczorne takie spotkania, na których omawialiśmy bieżące sprawy synodu, bo synod dotyczył katechizacji. No i pamiętam też spacery po tarasie, jak było już czas na odpoczynek i wtedy rzeczywiście można było z kardynałem omówić wszelkie sprawy, przede wszystkim sprawy dotyczące synodu. Na synodzie biskupów wtedy zainteresowanie Polską było bardzo duże, z bardzo prostych powodów. Powiedzmy prostych, to może słowo za małe na to. Mianowicie byli przedstawiciele ze wszystkich części świata, ze wszystkich kontynentów, ze wszystkich krajów. Byli biskupi i biskupi kardynałowie. Wywoływało wielkie zainteresowanie to, że wszyscy wiedzieli, że Polska jest krajem, w którym panuje komunizm, w którym rządy są komunistyczne
I wszyscy się pytali, to było pytanie, które stale się powtarzało. Wszyscy się pytali, ilu macie w seminarium. I wtedy w seminarium przemyskim dochodziło prawie do 400 alumnów, co z niektórych krajów mówili, u nas we wszystkich seminariach nie uzbiera się 400 alumnów. I zastanawiali się, jak to jest. Dlatego kardynał był tą osobą, którą szczególnie oblegano, że tak powiem, pytaniami obsypywano o to, jak to istnieje, jak to się dzieje, że tyle jest powołań, których wtedy na Zachodzie było brak, a jesteście krajem, w którym nie ma wolności religijnej. Nie macie swobody w prasie, nie macie swobody w nauczaniu. I kardynał wprowadził na synod dwa pojęcia, które zostały przyjęte, dwa pojęcia, prawo do katechizacji i to bardzo interesowało wszystko. W 100% jestem przekonany, że gdyby nie to, że kardynał zabrał na ten temat głos i wyjaśniał, co to jest prawo do katechizacji, to by to pojęcie prawa do katechizacji nie weszło w obrady, a ono weszło. I weszło jako prawo prowadzenia katechezy i jako prawo młodzieży i dzieci do otrzymywania katechezy. To jest niewątpliwie zasługa i taka interesująca dla wszystkich biskupów ze wszystkich krain. Natomiast drugie pojęcie to była antykatecheza. Antykatecheza to też jest wyrażenie, które wprowadził Karol Wojtyła na obrady tego synodu. Mogę o tym poświadczyć, bo już pozostali uczestnicy synodu z Polski już nie żyją, więc że to pojęcie antykatechezy jako całej działalności podejmowanej przez ówczesny rząd, a ściślej biorąc panującą wtedy partię, która była jedyną słuszną partią w PRL-u, bo rząd miał mało do powiedzenia, ale partia decydowała o tym wszystkich tych posunięciach, które miały charakter antykatechetyczny. Dzisiaj kardynał Wyszyński w pewnym znaczeniu, można powiedzieć, jest na jakby na drugim planie, bo głównie jest Jan Paweł II. No zrozumiałe, bo został papieżem. Natomiast w czasach, kiedy obydwaj byli kardynałami, istniała ta zgoda, czy w każdym razie, gdyby się zapytać, kto był na pierwszym miejscu w świadomości ludzi, to na pierwszym miejscu wyliczyliby Wyszyńskiego. Wyszyńskiego.
to mogę tutaj dodać taki przykład, jak się zmienia myśl ludzi. Mianowicie pod Radomiem jest błotnica. Miał przyjechać prymas, miał przyjechać prymas z Warszawy do, no i koronować obraz Matki Bożej Pocieszenia. To było po tych wydarzeniach radomskich. No, ich prymas Wyszyński zachorował i przyjechał w zastępstwie prymasa, przyjechał Wojtyła. Powiedział bardzo ładne kazanie, bardzo ładnie tego, ale wśród ludzi słyszało się, o, prymas, nie, prymasa nie było. Wcale nie było entuzjazmu. Dzisiaj, jak się pojedzie tam, to mówią u nas, Wojtyła był, Wojtyła u nas koronował obraz. I Wojtyła pamięta, a tak to przyzwyczaili się prawie, że normalnie. Zbyt wielcy ludzie to byli, żeby dać się wprowadzić w jakiś sposób w to, że jeden jest w jakikolwiek sposób nieżyczliwy drugiemu, czy coś, to wykluczono. Byłem akurat w ośrodku katechetycznym, jak dostałem telefon, że wybrany jest kardynał. Obok była katecheza dorosłej młodzieży, więc poszedłem, bo to zbyt wielka rzecz, i powiedziałem, słuchajcie, mam wiadomość, także przerwę wam lekcję, powiem wam, konklawe się skończyło, został wybrany papież. To oni zapytali się, kto? Ja powiedziałem, Polak. To oni krzyknęli, Wyszyński. Ja mówię, nie, Karol Wojtyła. I się ucieszyli się bardzo. Ale pierwszy odgłos z młodych ludzi to Wyszyński, bo uważali, że już jak pojechał do Rzymu, no to prymas Wyszyński był tu prymasem. To były czasy, kiedy Wilno należało do Związku Radzieckiego. I było tam prześladowanie kościoła. W Wilnie kościoły były prawie wszystkie, to znaczy 8 tylko kościołów było czynnych, a wszystkie pozostałe były zamknięte. Księża mieli rozmaite utrudnienia i ponieważ tak się złożyło, że ja mając dowodził miejsce urodzenia Wilno, udało mi się czasem pojechać tam i w tajemnicy wyświęcić kapłana przygotowanego po cichu przez kogoś. To kardynała bardzo te problemy interesowały. Możliwe, że już się duchowo szykował do przyjazdu do Wilna, ale wiadomo było, że jeszcze na teren Związku Radzieckiego to papieża nie wpuszczą, tak jak właściwie pragnął być w Moskwie, ale no nie udało się tego uzyskać. Dlatego sprawami Wschodu, sprawami Związku Radzieckiego bardzo się interesował. Zasady te Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że on się z każdym chce spotkać przy trzech stołach. Przy stole ołtarzowym, przy stole urzędowym, w bibliotece
i przy stole na obiedzie. Mówi, że to jest jego pragnienie spotkania przy trzech stołach. No i tak nieraz było, a nieraz któregoś stołu zabrakło. Oczywiście byłem w niektórych miejscach, w których Ojciec Święty był, bo tak za Ojcem Świętym to mogli zdążyć tylko ci, którzy mieli samolot do dyspozycji. Ojciec Święty przed południem odprawiał, powiedzmy, w Łomży, po południu w Poznaniu. Tak, za nim. No akurat do Poznania, przepraszam, tak wyliczyłem. Chciałem być ze względu na to, że była, ale to nie przy pierwszej, że była tam kanonizacja, beatyfikacja, kanonizacja siostry Urszuli Leduchowskiej, matki. No to myśmy jechali z Częstochowy całą noc. Całą noc jechaliśmy. Nikt nigdzie nic nie tego. Skończyło się apelem w Częstochowie, chyba, to ile pamiętam. I myśmy wsiedli w samochody, Ojciec Święty rano samolotem, ale żeby się dostać, bo to trzeba przecież parę godzin wcześniej być w Poznaniu. Całutką noc jechaliśmy. Także ta mobilizacja ludzi była. Przygotowanie do pielgrzymki Ojca Świętego miało jeden zadziwiający punkt, mianowicie wszystkie organizacje, wszystkie oddziały polityczne, niepolityczne, wszyscy byli bardzo zjednoczeni. Jak zwołałem takie, ponieważ byłem głównym organizatorem, więc jak zaprosiłem przedstawicieli rządu miasta, przedstawicieli policji, przedstawicieli straży ogniowej, przedstawicieli zakładów metalowych, i rozmaitych wszystkich instytucji. Wszyscy, którzy normalnie często żyli w rozmaitych konfliktach, wszyscy byli zgodni, że chcieli, żeby pielgrzymka do Radomia się udała. Chcieli, żeby się udała pielgrzymka do Radomia. Rzeczywiście to było budujące. Zawsze największe wrażenie robi ta, którą się osobiście prowadzi. Chlubię się tym, że jechałem dwa razy papamobile do seminarium i z seminarium. To jest szczęściem, którym nie wszyscy mogą się chwalić. Przede wszystkim ja uważałem, że trzeba się pilnować, żebym ja nie był drugą osobą. Żeby było wyraźnie, że Ojciec Święty jest sam, a reszta jest asysta, jaka jest. Dlatego w papamobile ja byłem trochę wyższy od papieża wtedy, ale nie stałem, tylko usiadłem. Nie dlatego, żeby mnie szanował Ojca Świętego, tylko dlatego, żeby wszyscy widzieli Ojca Świętego. W kościele, w kaplicy, w katedrze są zdjęcia. To zawsze ze dwa, trzy kroki za Ojcem Świętym trzeba być w takiej sytuacji.